Chciałabym wygłosić proroctwo. Artur i Agata Cerońscy weszli w miejsce powołania do Polski i przebudzenie, które powstaje w tym kraju, spowodowane jest ich służbą. Ta służba i to przebudzenie wywrze również wpływ na kraje europejskie. To będzie taki efekt jak efekt domina w wyniku głoszonej Ewangelii w Polsce. Polska w 2025 roku będzie jednym z mocniejszych państw w Europie pod względem rozwoju gospodarczego, jak i wpływu głoszonej prawdziwej Ewangelii w praktyce. Jest jeszcze dużo religii w tym kraju i pustych słów wśród chrześcijan, ale już powoli zaczyna się to klarować i iść w kierunku praktyki, nie jedynie teologizowania. Nie wszyscy wejdą w miejsce, w którym są przebudzeniowcy, ponieważ ludzie są w różnych miejscach i nie każdy położy swoje życie, co z automatu, jak w naturze, wyeliminuje słabe jednostki. Rozwój gospodarczo-polityczny kraju będzie wynikiem rozwoju służby Artura i Agaty Cerońskich, ponieważ Bóg dał im ten kraj, zwolniło się miejsce w rzeczywistości duchowej, a oni zgodzili się na to, aby w nie wejść. Choć Królestwo Boże przychodzi niepostrzeżenie, w rzeczywistości duchowej widoczny jest duży ruch, który wywiera wpływ, a wpływ ten będzie manifestował się krok po kroku w rzeczywistości fizycznej.